Witam Pani bardzo serdecznie. Jeszcze nie licznie, ale się schodzące. Ja pozwolę sobie nie zabierać dużo czasu. Życzę Paniom w dniu dzisiejszym, który jest kontynuacją naszego Pruszkowskiego Miejskiego, dnia kobiet, wielu wspaniałych przeżyć. Mam nadzieję, że te atrakcje, które tutaj dla Państwa z pracownikami urzędu, a głównie opierając się na pracownicach, które gdzieś tam swoje sugestie przekazywały, okażą się naprawdę fajnym dniem. Ubrane w pewność siebie, Panie, jesteście wszystkie, ale myślę, że warto posłuchać. Wszystkiego dobrego, miłego, spokojnego dnia. Każdej z Pań, każdej z nas, bo my też na to przychodziliśmy w różny sposób, coś, co jest bardzo oparte na cudownym patrzeniu na siebie. Pytanie do Państwa dziś pierwsze. Jak rozpoczęłyście dzisiaj pierwsze swoje minuty dnia, poranka? Co to było? Kawka. I na siebie. Super. Cudownie. Jeden z coachów, Anthony Robbins, który jest takim mocno pozytywnym człowiekiem, dającym cudowne warsztaty na poziomie całego świata, mówi, że jak nie znajdziemy dla siebie 10 minut od każdego poranka, to znaczy, że nie mamy panowania nad całym swoim dniem. Coś w tym jest. A która z Pań lub który z Panów, spojrzał dziś w lustro i stwierdził, że zaczęło nam się składać w całość. Coś, co powoduje, że przechodzimy przez trzy kroki razem z Paniami na naszych warsztatach, które właśnie już rozpoczynamy we wtorek. Pierwsza rzecz, zbudowanie pewności siebie. Mocne poczucie się samemu, samej, świetnie ze sobą, ze swoim ciałem, swoją osobowością, swoimi zachowaniami, odpuszczanie, akceptacja naszych zachowań, mocna praca z głową, aby poczuć się bardzo mocno w tym, co w drugim kroku chcemy pokazać światu. Czyli dobrać do tych elementów już super mocnych w sobie, bo jesteśmy przeświadczone o tym, że absolutnie idziemy z pewnością siebie przez świat, ubrać się w coś, co to pokazuje na zewnątrz. Coś, co powoduje, że jak ktoś nas mija, to mówi, kurczę, to jest fajna baba. Przepraszam, że tak mówię bardzo wprost, ale bardzo często tak myślimy, tak? Widać, że jest pewna siebie. Kiedyś już teraz żałuję, że rzadziej się mówi o tym słowie, ale mówię, no ona to ma sex appeal, tak? Sex appeal w takim rozumieniu bardzo często był, widać, że to jest taka baba z krwi i kości. Ona wie, czego chce, ona wie, w którą stronę chce iść, ona wie, jak chce wyglądać. A oprócz tego jest pełna feromonów, które przyciągają nas do niej. I to jest drugi krok. A trzeci krok to jest bardzo skrócie nazwane jako twój plan zawodowy. Jednakże chcemy wypracować też takie narzędzia, które nie tylko przepracujemy w głowie, przepracujemy w wyglądzie, ale również przepracujemy w naszym stylu zachowania. Czyli będziemy bardziej asertywne. Będziemy bardziej asertywne. Będziemy wiedzieć, czego chcemy, jak budować nasze cele, jak do tych osiągnięć iść krok po kroku, dopełnić całość. Jak to Wam się widzi? Jakby w takim zamyśle, w którym idziemy. Czyli zaczynając od, mamy poczucie najgłębszego tematu, tego najbardziej wypracowanego, po coś, co pokazujemy absolutnie światu. Co myślicie o tym, drogie Panie i drogie Panie? Ma to sens? Czy tak niekoniecznie Wam się to widzi? Mama. Skąd jeszcze próbowałyśmy czerpać inspirację? Trochę z telewizji, ale nie z telewizji czerpiąc pomysły, tylko analizując, na czym budowane są wszelkiego rodzaju programy. Typu Sablewska, Sposób na modę. Znacie Panie ten program? Martyna Wojciechowska, Kobiety świata. Maja Sablewska, jak już tu wspomniałam, też ubiera kobiety. Jakby tworzy w bardzo dużym skrócie, pomaga kobietom wyjść ten krok do przodu, poczuć się piękna.